Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w serii Jurassic World Evolution. Jesteśmy już na nowej wyspie Isla Muerta, odblokowana w poprzednim odcinku. Jak widzicie, pogoda nie sprzyja, nie jest zbyt przyjemna. I teraz widzę, że pierwsze co musimy zrobić, to naprawić parę rzeczy na wyspie. Doktor Ian Malcolm i Cabot nie pomagają, gadają w tle. Wy będziecie to troszkę mniej słyszeć. Natomiast u mnie są oni dosyć bardzo głośno. Czyli co? Zaczynamy. Isla Muerta, druga wyspa. I tu już nie będzie tak przyjemnie, jak na naszej poprzedniej wyspie, bo tutaj mamy pogodę non-stop dokuczającą. Czyli tak, naprawiamy. Klikamy sobie literkę R. Lub na konsoli może to być jakiś inny skrót. Mapka pokazuje nam, co jest do naprawy i gdzie. I lewy przycisk myszki. Naprawiamy. Jedna rzecz. Druga rzecz. Okej. Okay. Dwie rzeczy mamy z głowy. Jedziemy do następnych dwóch. Co nam tutaj się zepsuło dalej? To jest w porządku. Płotek się popsuł. Okej. Okay. Jeden płotek naprawiony. Co jeszcze? I tutaj też jest zepsuty płotek. Naprawiamy. I mamy to już załatwione. Oni niech sobie wracają. I zgaduję, że mamy wyłączyć alarm. Wiedzieliście, że jak wyłączycie alarm, to się poprawia pogoda automatycznie? Taki żarcik na rozładowanie. Można klepnąć się w czoło. Okej. O co nam tutaj proszą? Możemy w sumie sobie zacząć od aktywowania jakiegoś kontraktu. Weźmy sobie oczywiście naukę. Aha. Dobra. To tego raczej nie bierzemy. Czekamy na jakieś dalsze instrukcje. W międzyczasie nowy budynek, który pojawia nam się na tej wyspie, Storm Defense Station, czyli będzie chronił nasze budynki przed różnymi niechcianymi efektami pogodowymi, tak jak właśnie było w tym przypadku. Przydatna rzecz. Zasięg jest dosyć duży, co prawda nie daje nam to 100% skuteczności, ale zawsze, bo tutaj pisze tak, że daje nam 40% większe szanse na to, że nasze budynki nie zostaną zniszczone. Co my tutaj mamy? Mamy elektrownię. O, tu jest nasz budyneczek. Jego ochrona jest w takim zasięgu. Czy możemy sobie już aktywować? Raczej 2 minuty jeszcze nie minęły. Można spróbować. Kontrakt. Cały czas. 2 minuty. Okej. Co byśmy możemy sobie tutaj zrobić? Możemy sobie oczywiście zacząć już wykluwać jakiegoś dinozaura. I na pewno będzie to nasz najtańszy dinozaur, bo znów jesteśmy, moi drodzy, bez pieniędzy. Znów zaczynamy sobie od zera. Co jeszcze potrzebujemy? Na pewno będziemy potrzebowali Expedition Center, na pewno będziemy potrzebowali Fossil Center, także my mamy na co wydawać pieniądze. Znów zaczynamy od początku. Gdzie byśmy chcieli Expedition Center? No wydaje mi się, że gdzieś w miejscu, gdzie już jest pociągnięta elektryczność, na przykład niechby sobie było w tym miejscu. Czy ja tutaj mogę? Czy to przeszkadza? Teren nierówny, no tak. A pieniędzy nie warto na razie zużywać na wyrównywanie terenu, bo to jest bardzo, bardzo pieniądzożerne, powiedzmy. Pieniądzożerne? Jest takie stwierdzenie? Pochłania na ogromnej ilości funduszy. Taki był plan, to chciałem przekazać. Tu mamy nasze Ranger Station. Tu jest olbrzymia ilość terenu niewykorzystana. Tu bym się najchętniej tym wszystkim zagospodarował, z tymi wszystkimi naszymi budynkami. Czy możemy już aktywować kontrakt? Możemy. Nauka. Same świetne misje dostajemy na dzień dobry. Rewelacje. Dobra, nie ma co
się tutaj jakoś specjalnie zastanawiać, gdzie co postawić. Dlaczego? Bo czas nam leci, nie mamy gości, a rachunki same się nie zapłacą, prawda? Czy możemy to wszystko w jakiś w miarę sensowny sposób tutaj porozstawiać? Ile tu mamy terenu? Niezbyt dużo, ale powiedzmy, że to się powinno tutaj zmieścić, prawda? Teoretycznie tak. Przybliżmy sobie, niech od razu też już będzie troszkę ładniej. Wiadomo, jak już przejdziemy sobie grę, to będziemy robili wyspę na 100%. I dopiero wtedy będziemy się tak naprawdę mogli tutaj zagłębić w te nasze wszystkie wyspy, żeby zrobić je na 5 gwiazdek. Czyli tak. Expedition Center już się robi, mamy Ranger Station, nie mamy Aqua Center. Fossil Center też musi być. Czyli stawiamy Fossil Center. Niech one sobie będą ładnie, równo, wszystkie prosto. Tylko nie mogę trafić. Nie mogę wychwycić momentu, w którym to będzie prosto stało. Okej, teraz jest w miarę prosto. Niech będą sobie tuż obok siebie. Nie mamy mocy. Same dobre wiadomości. Ale dobra, to zaraz się to wszystko pociągnie i powinno ze sobą wszystko grać. Połączmy sobie od razu ścieżką. Szanujemy ilość miejsca. Nie mamy jej niestety dużo. Tu będziemy mogli sobie później wyrównać teren, bo średnio tu wygląda. Chociaż w sumie mamy pieniądze na tamtej wyspie, to jakoś sobie chyba poradzimy. Czyżby się nie dało? O, da się, wszystko się da, tylko miałem za małą pochylnię ustawioną. Okej. Lurina Formation. Czemu nie? Możemy sobie aktywować. Co nam aż tak bardzo tutaj pochłania naszą moc? Dlaczego nie mamy wystarczającej ilości zasilania? 6? A nie, to nie chodzi o zasilanie, one po prostu nie są podłączone ścieżką. W porządku. Ale i tak będziemy musieli sobie ulepszyć. Nie odblokowała nam się jeszcze średnia, więc korzystamy z tego, co mamy. Science Center później. Research Center, bo też nam będzie tutaj takie potrzebne. Fajnie by było, jakby się tutaj udało je wcisnąć, ale już widzę, że gra ma wobec nas inny plan. Szkoda. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? To wydaje mi się, że najpierw poprowadzimy sobie tutaj ścieżkę. Kurczę. Tak, wiem, marnuję pieniądze. Wy tego nie róbcie tego u siebie. I tutaj widzę, również musimy sobie teren wyrównać. I tutaj będzie sobie chodniczek ładnie szedł. Bo dlaczego nie? Tak? Może być i tak, ale nie w tą mańkę. Bo to nie przeciągnąłem i nie będę mógł ładnie sobie tego wszystkiego połączyć. W tą stronę. Okej, to by było. To sobie możemy usunąć nadwyżkę chodnika. Tu jeszcze kawałek dociągnąć. Dlaczego to nie chce się połączyć? Standardowo gra ma inne plany, niekoniecznie współgrające z moimi. No to ładnie nie będzie, trudno. Czy one już mają prąd? Nie mają prądu. Tu jest, tu nie ma. A ile potrzebuje? Gdzieś to się sprawdzało?
No, nieważne, tu możemy od razu sobie zainstalować nasze ulepszenie, które mamy z poprzedniej wyspy. I prąd już jest. To w sumie dajmy sobie od razu 2. Ten zaryzykuje, trudno. Zobaczymy, może się uda. Tutaj musimy nam dokończyć wykopki z poprzedniej wyspy. Aktywujmy sobie nasz kolejny kontrakt. $20,000. O nie, nie. Przecież my tu jeszcze nic nie mamy. Na czym my mamy robić takie rzeczy? No proszę cię. Expedition map. Gdzie jest tamto nasze cudeńko? Lurinia Formation. $90,000. To żeście sobie zażyczyli na dzień dobry. Zwróci nam się... Ile? Niedużo. 35,000 nam się zwróci. Okej. To na razie nie ekstraktujemy, bo nas nie stać. Chociaż to możemy. Zróbmy sobie tą misję, żebyśmy już ją mieli z głowy. I został nam równiuteńki 1,000,000. A nie mamy jeszcze wszystkich tak naprawdę potrzebnych rzeczy. Nie mamy Research Center, co jest podstawową rzeczą, którą też musimy mieć, bo zaraz będą nam dinozaury pewnie chorować. A my nie będziemy mieli gdzie tego wszystkiego wytworzyć. Także jest dosyć spory problem. Ile to kosztuje? 400,000. Niedobrze. Bo zostanie nam już tylko niecałe 600,000 i to już się zaczyna robić nieciekawie. Czy my możemy sobie wezwać już jakieś, stworzyć dinozaura? Wydaje mi się, że tak. Karmników tu nie mamy, czyli też oczywiście gra już wymusza na nas kolejne 200,000 do wydania. Czy to one są podzielone na pół? Tak, wygląda na to, że to są dwie połówki. Zainkubujmy sobie dwa... Żadne, bez żadnych ulepszeń Studio Majmusy i wydamy 60,000 i dwa dinozaury już będą. Okej. Co dalej? Mamy wybieg bardzo fajnie przedzielony. Z tego co pamiętam, misje później nie są specjalnie łatwe, także bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy musieli powtarzać jakiś moment. Ja wtedy zrobię wam szybkie cięcie, chyba żeby się okazało, że po prostu wyszło mi to do kitu, nie tak jak chciałem i zrobiłem coś nie tak, to zacznę wyspę od nowa. Karmik sobie stawiamy oczywiście przy naszej galerii widokowej. 765,000. A musimy jeszcze kupić Research Center. Także no nie jest kolorowo. Okej, to sobie wypuszczamy. Pierwszy dinozaur na nowej wyspie już jest. Goście będą sobie przychodzić. Wypuszczamy też drugiego. Pierwsze co, pewnie do picia. No oczywiście, że pójdzie się napić. A po piciu pewnie pójdzie jeść. Tak myślałem. Zobaczmy sobie, jak to wygląda z naszej platformy widokowej. Widzimy obydwa. Jak będą jeść, to też będziemy je widzieć. Fajnie. Teoretycznie pokazuje nam, że już mamy 7 gości tutaj. 17 gości. No proszę, a tu jeszcze nikogo nie widać. Żeby gdzieś się ktoś szlajał. Ale okej, jeżeli są, to niech będą. Wróciła nasza ekipa. Sprzedajemy. 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 Dobrze, że sobie odblokowaliśmy te geny na poprzedniej wyspie. Bo teraz nam to znacznie ułatwi, tak? Bo możemy wszystkie... Nadwyżki z kamielin sprzedawać, co będzie generowało nam dochód, który akurat na początku wyspy zawsze jest nam potrzebny. Zresztą sami widzieliście, ile żeśmy wydali przed chwilą pieniędzy. Aktywujmy sobie kontrakt. Niech sobie będzie, musimy osiągnąć ilość gości 200. No, to nie będzie takie proste na samym początku, ale zawsze możemy spróbować. Zobaczmy sobie na misję, czego oni tam od nas wymagają. Iguanodon. Musimy sobie tutaj do tego poziomu dojść z misjami, z kontraktami. To jest łatwe. Dostaniemy 100,000 za darmo. Po prostu
Żaden mięsożerca nie może nam zeżreć gościa. A że nie mamy żadnego mięsożernego dinozaura, to będzie dosyć proste. Czy my tutaj mamy coś, co możemy sobie odblokować? Mamy całą masę nowych dinozaurów typu ankylozaur, korytozaur, bardzo fajne dinozaury, ja akurat te bardzo lubię. Mamy do skończenia gen edmontozaura. Tu możemy też sobie wysłać, ale to później. Tu nam się pojawiły nowe miejsca na wyspie. Dilophosaur, fajny dinozaur. Powinniście go znać z pierwszej części Parku Jurajskiego. To jest ten, co pluje kwasem, oślepia. Huangazaur już zacząłem. Taki mniejsza wersja stegozaura. Dilophosaur to już było. Chunging, jakiś tam. Też z rodziny stegozaurów. Velociraptor. Fajna sprawa, tylko że no na razie tak średnio z pieniędzmi, żeby ich wysyłać na badania. Tu też Velociraptor. Sinoceratops. To jest dinozaur z dodatku. Jeżeli wy macie podstawową wersję gry, to chyba tego nie będziecie mieli. I tu mamy... Nie kojarzę. Ale to się wyjdzie w praniu. Wyślijmy sobie jeszcze raz po skamieliny Dracoreksa, żebyśmy mogli sobie najpierw troszkę odbić od dna. Żeby nam troszkę pieniążków wpłynęło. Skoro dostaliśmy już 400 tysięcy za wykonanie jednej misji i sprzedaż skamielin, to możemy sobie z tego to wykorzystać i postawić Research Center. Bo dlaczego w sumie by nie? I miejmy nadzieję na szybką aktywację misji, bo wtedy odcinki będą przyjemniejsze, będzie się wam przyjemniej oglądało, a będą odcinki po prostu troszkę krótsze. Wiadomo, nie każdy ma czas, żeby obejrzeć cały odcinek jednorazowo, który ma tam 40 minut. Dlatego wydaje mi się, że łatwiej będzie, jak będą to troszkę krótsze materiały, a będą po prostu przyjemniejsze. Tutaj prąd też już będzie. Jak tam w ogóle stoimy właśnie jeszcze z naszymi zasobami prądu? Coś nam zostało? Jeden. No to nie za dobrze. Będzie potrzebna druga elektrownia za chwilę. Aktywujmy sobie kolejny kontrakt, żeby przyspieszyć troszkę ilość naszych misji. Dracorex with rating at least 36. Okej. Okay. Dracorex, który ma notowania ranking 36. Drakoreksy, jak wiemy, muszą być co najmniej dwa i musimy wydać dodatkowe pieniądze, żeby dać mu jakąś modyfikację genu. Okej. Okay. Czyli dinozaur nam wyjdzie za 187,5 tysiąca, a potrzebujemy takie dwa, żeby mieć święty spokój. To na razie musimy chwilkę poczekać z tą misją. 38 sekund i dostaniemy 100 tysięcy w sumie za darmo, bo czemu nie? Nowe badania. Co nam się odblokowało w badaniach? Nazutoceratops. To chyba również był dinozaur, który był z jakiegoś dodatku. Wróćmy sobie na chwilę tu. Sprzedajmy. Widzicie, czysty zarobek, także warto odblokować sobie na poprzednich wyspach. Jeszcze raz, zrobimy dokładnie to samo. Na razie skupmy się na odzyskiwaniu pieniędzy, żebyśmy mogli je przeznaczyć na kolejne budynki. Wejdźmy sobie... Właśnie, jakby ktoś nie wiedział, jak dostać się na drugą wyspę. Jak sobie wejdziemy w nasze nawigowanie, tak, nasz control room, druga zakładka to jest Island Navigation. I tutaj po prostu klikamy sobie na wyspę, na którą chcemy przejść. Będę to również pokazywał, bo prawdopodobnie będę się wracał na Isla Matanceros. Po co? Po to, żeby sobie móc zrobić badania, żeby nie marnować pieniędzy na tej wyspie. To jest akurat bardzo proste, bo... O co mi chodzi? Tutaj musimy skorzystać sobie z naszych pieniędzy, tak, które mamy na tej wyspie. A 170 tysięcy na chwilę obecną jest to cała masa pieniędzy. Także nie ma sensu tutaj tego wydawać, tylko przeniesiemy się na wyspę wcześniejszą, gdzie mamy ponad 10 milionów i tam sobie robimy takie badania. Wiem, jest to dosyć męczące, żeby tak się przenosić między wyspami co chwila, ale to działa.
Tak samo będziemy robili oczywiście z naszymi wszystkimi innymi ulepszeniami. Weszły nam nowe szczepionki, od których byśmy w sumie sobie zaczęli i od razu na wstępie pokażę wam, jak to robić. Wchodzimy sobie w nasz Island Navigation, klikamy na Isla Matanceros, go to Island, za chwilkę nas przeniesie na naszą pierwszą wyspę. I tutaj wejdziemy sobie też w Research Center po to, żeby aktywowały nam się badania, bo one nam się wtedy aktywują właśnie na tamtej wyspie. Research Center, badanie dostępne, tak wiem. I widzicie, mamy tutaj dokładnie te same rzeczy, które mamy na wyspie Isla Muerta. W ten sposób zaoszczędzicie całą masę pieniędzy. Medical Treatment, odblokowujemy sobie od razu pierwsze. No i okej. Lecimy sobie, tutaj się nam aktywowało. I co, wracamy sobie na Isla Muerta. Go to Island. A dlaczego nie? I tak będziemy robili z każdym badaniem, a tym bardziej takimi droższymi budynkami, bo jak możemy sobie już zauważyć, w Research Center pojawiła nam się opcja odblokowania platformy widokowej. Platforma widokowa. Mamy w budynkach odblokowanie jej. Gdzie to było? Gdzie to było? O, tutaj. W enclosure. Platforma widokowa kosztuje 2 miliony, także tym bardziej szkoda marnować pieniądze tu, skoro mamy je tam. Jak z tego co widziałem, to tam mamy 16 tysięcy, także no tam to już nie zrobi różnicy, a nam się tutaj przyda. I znowu sprzedajemy sobie DNA Dracorexa. Czy w waszym przypadku może to być też Dracorex albo jakikolwiek inny dinozaur i wysyłamy znowu w to samo miejsce, niech oni nam cały czas kopią aż do wykończenia się zapasów w tamtym miejscu. Research complete. No i fajno. Nawet możemy sobie wysyłać ludzi na ekspedycję również z poziomu tamtej wyspy, prawda? No nie musimy tutaj koniecznie tego robić. Release, Dracorex. No tak, to jest ta sama misja. Czyli aktywujemy sobie nowy kontrakt. Niech nam zniknie powiadomienie. Zaraz pani doktor. O, no właśnie. Robimy sobie może małe statko Strudio Majmusu. Musimy wypuścić 3 nowe dinozaury. Czyli w zasadzie jednego Strudio Majmusa możemy tutaj jeszcze machnąć. Niech on będzie też miał zmieniony kolorek. O, Savanna Pattern. W sumie, czemu by nie? Będzie już wtedy też miał zamiast 9 notowań, będzie miał 11. Co również ma wpływ na ostateczną ocenę naszego parku tutaj. Wszystko jest po coś, coś się z czymś łączy. Tutaj sobie zrobiliśmy od razu cały rządek wszystkich naszych niezbędnych budynków, które nam są potrzebne do funkcjonowania parku, a raczej do rozwoju naszego parku. Wszystko, myślę, że Ranger Station też kiedyś się tam przeniesie w zupełnie gdzie indziej, albo gdzieś tutaj, żebyśmy mogli zrobić sobie tutaj od razu na dzień dobry, mały wybieg jakiegoś małego dinozaura. Może Strudio Majmusy się tu przeniesie, żeby już było widać od razu, jak goście przyjadą, tak, Monorail Station, wysiądą, będą sobie w Arrival Pointcie. Będą szli do parku i na dzień dobry już będą mogli zobaczyć pierwszego dinozaura. Fajna sprawa. Ja bym tak chciał. Okej, jeden już jest. Chłopaki wracają z ekspedycji. Może jest tam też jakaś pani paleontolog, także wraca nasza ekipa. Hello. Wy sobie tam lećcie od razu dalej kopać. No i Dracorex nam się niestety, ale skończył. Musimy sobie znaleźć jakieś nowe miejsce. Najlepiej to najtańsze, żebyśmy niepotrzebnie nie marnowali pieniędzy. Korytozaur, Edmontozaur. 60 tysięcy. No proszę, będzie i stara, i nowa skamielina. Tutaj mamy również korytozaur i Strudio Majmus. Czyli może nam się trafić Strudio Majmus, którego skamieliny będziemy sprzedawać, albo trafi nam się nowy dinozaur. Obydwie są na szczęście za 60 tysięcy, więc możemy sobie najpierw zrobić tą, bo Strudio Majmusa już mamy. Na sprzedaż i to też na sprzedaż, to niech się wytworzy. Okej. No w takim razie, skoro odzyskaliśmy odrobinkę pieniędzy, możemy skorzystać z tego, że zrobimy sobie od razu 3 nowe zlecenia.
Tak, podniesie nam się licznik gości, bo będziemy mieli nowy gatunek dinozaura, wypuścimy drakoreksa z notowaniami 36 i wytworzymy jeszcze dwa nowe dinozaury, przez co zrobią nam się trzy kontrakty. Lecimy. Troszkę pieniędzy wydamy, ale zaraz nam ta kwota, którą teraz tutaj wydamy. Dlaczego tu jest vitality minus 95? A, dobra. Dodaliśmy modyfikację genu, dlatego szanse na jego przetrwanie podczas wytwarzania odrobinkę maleją. Im więcej modyfikacji, tym te szanse na wytworzenie są mniejsze. Dlatego później, jak będziemy już mieli drugą elektrownię, wchodzimy sobie wtedy w dodatki i dodajemy success rate tylko w wersji później. Teraz 1.0, później 2.0, później 3.0, bo to wszystko kosztuje energię elektryczną, a my mamy tylko jedną elektrownię i nawet nie będzie nas stać na jedno takie ulepszenie, bo mamy tylko nieużywanie mocy na poziomie 1. Wytwarzamy sobie Dracorexa. Jeden niech będzie sobie zwykły, znaczy jeden będzie sobie zmodyfikowany, a drugi będzie sobie bez żadnej modyfikacji, także wyjdzie nam też odrobinkę taniej. Widzicie, jedna modyfikacja to tylko czysto kolorystyczna, a już nam podnosi notowanie dinozaura o 6. Okej, musimy chwilkę poczekać, aż nam się wytworzą, ale to będzie akurat szybko. Te mali roślinożercy bardzo szybko się wytwarzają. Jak będziemy już mieli odblokowanego dinozaura, on się chyba nazywał Dryosaur? Drysozaur? Nie wiem, jak się to mówi. Drysozaur, ale bardzo jest to przyjemny dinozaur. Dwa, że jest tani, a trzy, wytwarza się w tak szybkim tempie, że warto mieć go naprawdę w dużych stadach. Wejdźmy sobie w badania. Może sobie coś odblokujemy, żeby się troszkę tutaj, żebym was tu nie męczył cały czas przechodzeniem pomiędzy wyspami, to może chociaż sobie tutaj zrobię medycynę. Tym bardziej, że jest to tylko 75 tysięcy. Załoga nam wróciła, ale wysyłamy ich znów w to samo miejsce. Bo raz, że jest tanie, dwa, że są dwa dinozaury, jednego z tego mamy. O, widzicie? 30 tysięcy za darmo. Tu 40 tysięcy, to wytwarzamy. Drakoreksy gotowe, wypuszczamy. Hej, dzień dobry. Mam nadzieję, że dwa wystarczą. Nie pamiętam, czy muszą być dwa czy trzy. Dwa na pewno, ale... Jedna misja już jest zrobiona. Dzień dobry. Wystarczyło go tylko wypuścić i liczba gości się od razu nam zwiększyła. Do ilu? Do 314. Mówiłem. Wszystkie trzy misje na raz od razu są zrobione i tym oto sposobem. Iguanodon jest dla nas dostępny. Bardzo fajny dinozaur. Bardzo go lubię. Aktywujmy sobie kontrakcik. Bo dlaczego nie? Pieniążki nam wróciły na konto. Compsognathus, no proszę. Jest to dinozaur, który jest dostępny, jeżeli posiadacie dodatek do Jurassic Park. Powrót do Parku Jurajskiego. Dzień dobry, misja. Aha. Okej, w porządku. Zacznijmy sobie misję. Pierwsze, co oni od nas oczekują, to żebyśmy zrobili Ranger Station, które w zasadzie dostajemy, bo od razu jest wybudowane na wyspie, i Research Center. No ale okej. Co musimy zrobić? Musimy się przygotować na przybycie chorego dinozaura. Chory Diplodok przybędzie do nas za 2 minuty. Czy my możemy stawiać już takie? Możemy. Pamiętam, że niełatwo było zadowolić Diplodoka. Wydaje mi się, że musimy zlikwidować ten murek tutaj, znaczy płotek ogrodzenie.
Bo ten wybieg na pewno dla Diplodoka będzie za mały. O, właśnie, kontrakt. 4 nowe dinozaury. Dopiero co wypuściłem nowe 3. Ludzie, dajcie spokój. To jest sam początek parku. Ile można? To się wszystko jeszcze tutaj rozbuja. No ale dobra. Skoro i tak będziemy musieli je wypuścić, to niech ta misja już sobie będzie aktywna. Wydaje mi się, że to od razu na wstępie możemy usunąć. Jak tam nasze drakoreksy? Czy one są zadowolone? Socjal na minimum. No niestety, będzie w przyszłości trzeba mu tutaj dokoptować trzeciego. Ale póki co komfort jest na ok. Populacja. No i jeszcze jeden będzie w porządku. Głodny jest, ale to sobie znajdzie jedzenie i picie. Idziemy sobie do Expedition Center. Wysyłamy chłopaków znowu. Znaczy chłopaków, ekipę. Żeby nam wytwarzali. Proszę bardzo. Kolejny minerał 100 tysięcy, kolejny minerał 40 tysięcy, korytozaur wytwarzamy, wytwarzamy, to są najtańsze po 5 tysięcy. Ci polecieli, ok. W międzyczasie zrobiło nam się badanie na szczepionkę, czyli już mamy szczepionki z głowy, jak nam dinozaur zachoruje, to nie będzie z tym najmniejszego problemu. Transport dinozaur. Koszty transportu dinozaura to 200 tysięcy. Aha, dobrze, że mamy. No dobra, transport. Jestem pewien, że to się okaże, że ta zagroda jest za mała i będziemy mieli problem, ale coś wymyślimy na biegu. Dostęp do jedzenia, dostęp do wody. Dostęp do wody ma. Z tego co pamiętam, on lubił dużo drzew, także możemy od razu już zawczasu postawić sobie tutaj drzew więcej. I musimy postawić mu karmnik. No. Wysoki, bo to jest giant herbivore, także stawiamy mu wysoki paśnik. Paśnik, dobre określenie, żeby nakarmić dinozaura. Paśnik. Okej, okay, niech będzie i paśnik. Nieznana choroba. Czyli musimy poczekać, aż zidentyfikują, co to za choroba. Chwilkę to potrwa, ale widzę, że ten pasek dosyć szybko idzie. No myślę, że niczym nas nie zaskoczą, ponieważ mamy... No i mówiłem, teren jest za mały. Lasu będzie ok, teren będzie za mały. Trzeba odrobinkę powiększyć na szybko naszą zagrodę, zanim go zaszczepimy. Bo będzie nam po prostu demolował park, a tego no nie chcemy, prawda? Gdzie tutaj się kończy to ogrodzenie? Tu się kończy. W którą stronę tą zagrodę cholera powiększyć? Dobra, niech będzie w ten sposób. I widzicie, od razu musimy wydawać całą masę pieniędzy. Dlatego dobrze jest sobie zrobić mały zapas na pierwszej wyspie. Jak mówiłem o tym wcześniej. To połączy się z tym. Tak, wiem, że krzywo, ale trudno. Anulujmy sobie to stare ogrodzenie. Czy to już wystarczy? Nie wystarczy. No, trzeba pokombinować. Nie podlizuj się, kabut. Tak, wiem, cały czas krzywo. Czy to już? Nie. Jeszcze nie. No i zrobiliśmy mały błąd. Jakbyśmy tam sobie dali tego Diplodoka, to jeszcze pół biedy. Bo byśmy mogli sobie powiększyć go całe tutaj to. Ja wiem, że tu możemy iść w tą stronę, ale no to nie o to chodzi. Już? Wystarczy.
Okej. Okay. Możemy się wrócić do misji. Ale zanim to zrobimy, wysyłamy oczywiście naszą ekipę. Aha, nie możemy? Dlaczego nie możemy? O co tu chodzi? No power. Czemu nie mamy mocy? Co się stało? Elektrownia zdechła. Okej. Okay. Czyli musimy jechać zresetować elektrownię. Tak, jak nie macie z jakiejś przyczyny... Pomimo, że nie stawialiście nowego budynku, a nagle znika wam zasilanie, to znaczy, że... System się zawiesił i trzeba go jak najszybciej zresetować, bo to wszystko ma wpływ na ranking waszego parku. Research item from Research Center, Cryptosordium Parasite. Aha, okej. Okay. Cryptosordium Parasite. Myślałem, że mamy wszystkie szczepionki odblokowane, a tu widać, okazuje się, że nie. O, kolejne 150 tysięcy. No pewnie, czemu nie? View fossils. Sprzedajemy to i to wytwarzamy. Nie będę was naprawdę męczył tymi przenoszeniem się pomiędzy wyspami Isla Matanceros i Isla Muerta, żeby nie robić wam niepotrzebnego bałaganu. Ja sobie to wszystko zrobię już poza kadrem. Chcę wam przedstawić tutaj, jak można przejść takie misje. Co należy robić i jak się poruszać. Nasz Diplodok wszystkie swoje generalnie podstawowe rzeczy ma zapewnione, no tylko że jest sam, tak? No ale na szczęście on może być sam. Lasu też ma, tak jak mówiłem, on potrzebuje troszkę więcej tego lasu, także nie może mieć pozbawionego wybiegu zupełnie bez żadnej roślinności, bez żadnych drzew. Potrzebuje ogromną ilość terenu, jak widzieliście, trzeba było go bardzo powiększyć, ten wybieg, który tutaj mieliśmy. Czyli generalnie dinozaur jest zadowolony. No tylko no spada mu oczywiście komfort, no bo jest chory i my musimy chwilę poczekać, aż wytworzy nam się szczepionka, której wcześniej nie mieliśmy dostępnej. Bo po co miałaby być dostępna, nie? Przejdźmy sobie w międzyczasie do kontraktów, aktywujmy sobie nowy. Misja połączona z tym. W porządku. Okej, badanie gotowe. Nie musimy sterować tutaj naszą załogą. Dodajemy po prostu zadanie. Przełączamy się pomiędzy tym, co mają zrobić. W tej chwili ma być dinozaur wyleczony, więc oni już sobie jadą, żeby go uleczyć. Przyleciały z kamieliny. Nic nie możemy sprzedać. Trochę przypał. Ale nie szkodzi. Ekipa już jest przy drzwiach. Bramie, furtce, zwał jak zwał. I Diplodok za chwilę będzie zaszczepiony. Możemy sobie patrzeć z platformy widokowej, jak się leczy dinozaura. I oczywiście musi uciekać. W sumie może lepiej zrobię to sam. No ja przynajmniej trafię w tak dużą kupę mięcha. A oni jak widać mają z tym problem. Dostaniesz końską dawkę. Przy okazji zrobiliśmy kontakt. Będę szczery. Nie mam pojęcia, jaki to jest dinozaur. To był chyba mięsożerca, z tego co pamiętam, dlatego dobrze by było te roślinożerne dinozaury przenieść stąd tu. Wydaje mi się, że tak zrobimy, postawimy sobie tutaj bramkę, żeby wszystkie dinozaury stąd mogły sobie przejść tu, a tą zagrodę powiększymy, żeby mieć tego mięsożercę. Tylko fajnie by było, jakby one się chciały słuchać, bo prędzej Diplodok przyjdzie do tej małej zagrody, niż te małe dinozaury przejdą do dużej zagrody. Także wydaje mi się, że będziemy musieli chwilkę poczekać, tym bardziej, że jeszcze nie mamy ACU Center, żeby te dinozaury przenosić. A w sumie dlaczego go nie mamy jeszcze? A, nie mamy, bo nie mamy pieniędzy. No tak. Znaczy pieniądze mamy, ale nie mamy prądu. Żeby zrobić ACU Center, potrzebujemy drugiej elektrowni.
Bądźcie tak miłe i wyjdźcie wreszcie z tej zagrody. Proszę. Ładnie proszę. Dobra, postawię im już tu karmnik. A ten stąd zabiorę. Poważnie? Tylko tyle, żeście przynieśli? Słabo. No to druga najtańsza w takim razie lokalizacja. Storm Defense Station is tracking an incoming storm. Niedobrze, bo będzie dym, dinozaury będą panikować. W szczególności nasz Diplodok, w szczególności Dracorexy, one są bardzo nie lubią burz i tak dalej. Także będzie dym. Tak więc tym bardziej, skoro widzimy komunikat, że nadchodzi burza, to wstrzymamy się z przyniesieniem naszego mięsożercy, bo oni również nie lubią burzy. No, Dracorexy jeszcze. Struto i Omajmusy już tu są. Jeszcze tylko wy. Dobrze, że Diplodok nie ma problemu z małymi roślinożercami. I komfort już od razu masakrycznie spada. Aktywujemy sobie wszystkie, jakie będą do nas przychodziły, tak od każdego. Nie skupiamy się teraz tylko i wyłącznie na jednej osobie. Jak przychodzi od Lamberta, to aktywujemy od Lamberta. Jak przychodzi od Izaka, to od niego. Sami możemy sobie też wybrać, od kogo chcemy aktualnie. Czekamy 2 minuty, bo w czasie burzy to jest bardzo zły pomysł. Dracorexy, proszę ruchy. Facility rating na poziomie 1,5 gwiazdki. To niech się naprawi. Bo dopóki to się nie naprawi, to nie wrócą nam z ekspedycji. A to bardzo źle, bo to oznacza, że nie mamy ani skamielin na sprzedaż, ani nowych skamielin do zbadania. Jeden Dracorex już chyba ogarnął, że tu jest otwarte i da się przejść. Brawo ty. A ty idź za przywódcą stada. Bardzo proszę, idź tu. A tu już skupmy się na powiększaniu naszej zagrody. Bo bez tego się nie obejdzie. I zróbmy to sobie najprościej jak się da. W kwadrat. To nie będzie nasz park docelowy, tylko to jest na potrzeby kampanii. Tutaj jesteśmy niestety bardzo ograniczani przez fundusze, jakimi dysponujemy. Oraz przez pogodę, przez wiele innych czynników, że nasz park nie może wyglądać w taki sposób, jakbyśmy chcieli. I tym oto sposobem roślinożerców mamy tu, a mięsożerca będzie sobie tu. Ale i tak wydaje mi się, że ta klatka będzie, znaczy ten wybieg będzie za mały. Zróbmy sobie troszkę bardziej naturalny. No i od razu wrócili. Sprzedajemy Edmontozaura, będziemy mogli sobie zrobić na 100%. I znowu to samo, 60 tysięcy. No dobra, niech będzie. Zobaczymy, może uda nam się to zrobić jakoś w miarę bezboleśnie. Sztorm minął. Expedition for a carnivore fossil. Czyli musimy wysłać naszą załogę z ekspedycji, żeby znaleźli skamieliny mięsożercy. A one są niestety drogie, bo chyba 90 tysięcy kosztowały na Velociraptora i na Dilophosaura. Troszkę słabo. Zaraz zobaczymy. Dostęp do jedzenia i dostęp do wody musi być zagwarantowany. Dostęp do wody ma, natomiast nie ma do jedzenia. Już ma. Jak wygląda sprawa z terenem? Teren w porządku, las w porządku, wody nie potrzebuje, populacja
Jeżeli mamy na myśli populacja, to chodzi o inne dinozaury, które by mu tutaj nie przeszkadzały tak do niego. Moglibyśmy chyba dać jakiegoś małego mięsożercę z tego, co pamiętam. Typu właśnie Dilophosaur właśnie, czy Velociraptor. Ale natomiast jeżeli mówimy o socjalu, to socjal dotyczy tylko i wyłącznie jego gatunku. Czyli jak widzimy, tutaj ten niebieski paseczek jest bardzo, bardzo mały i on może być tylko i wyłącznie jeden w klatce. Bo będzie dym. Będzie za dym, a będą się gryźć, będą się zabijać. Jedzenie ma, wodę ma, wszystko ma. I musimy go oczywiście co? Zaszczepić. Achieve Facility Rating. 1,5 gwiazdki. Czyli o co chodzi z Facility Rating? Sklepy. Jedzenie, picie, koszulki, podarunki i tak dalej. Musimy sobie w końcu coś postawić. Za wykonanie tej misji zaraz nam się... Chyba zaraz będzie koniec tej misji. Także wydaje mi się, że możemy już sobie tutaj postawić jakieś jedzonko. Tylko nie wiem, czy będziemy szli w tą stronę, czy może w drugą. Właśnie to jest tak, jak się jeszcze nie bardzo ma plan, jak co rozplanować, ale wydaje mi się, że tu już można coś postawić. Elektrowni nie ma, nie mamy prądu, żeby to zrobić. O, misja ukończona. Fajnie, bardzo fajnie. Odblokowało nam się ulepszenie, które możemy zamontować w naszym Expedition Center Research Team Bravo. A nie, to nie jest to, przepraszam. Research Team Bravo, czyli możemy wytwarzać dwie rzeczy jednocześnie w naszym Research Center, tak? Czyli możemy skupić się na szczepionkach na przykład i możemy skupić się na przykład na modyfikacji różnych genów. Bardzo fajna sprawa, ale to jeszcze nie na tym etapie. Ale natomiast jakbyśmy przenieśli się teraz na Isla Matanceros, to tam możemy sobie już aktywować dwie rzeczy. I aktywują one nam się na Isla Muerta. Misja w sumie dosyć przyjemna, tylko trzeba naprawdę skupić się na wielkości wybiegu, w jakim te dinozaury będą żyły, które tutaj transportujemy. Jak widzieliście, musiałem powiększyć i jedną, i drugą klatkę, znaczy wybieg, przepraszam. I tak naprawdę to jest jedyne, czego ta misja od nas wymaga, żeby powiększyć wybiegi i zapewnić jedzenie, picie oraz je zaszczepić. A dostajemy za to 1,5 miliona. Czyli generalnie wychodzimy w sumie na zero, bo patrząc na to, jaki wkład musieliśmy włożyć w powiększanie klatek, w wywalenie karmników i postawienie nowych, no to jednak troszkę pieniążków na to poszło i w sumie wydaje mi się, że chyba wyszliśmy na zero, bo patrzę teraz tak tam na dole na stan konta, mamy 3 miliony, to może to tak wyglądać, że wyszliśmy na zero. Jaka jest moja rada odnośnie tej początku na Isla Muerta, odnośnie tej wyspy i przede wszystkim odnośnie tej misji? Jak mogliście zauważyć, miałem mały problem z tym, żeby przenieść roślinożerców. Stwierdziłem, że w sumie dam je po lewej stronie wszystkie, a to się okazało złym pomysłem, bo trzeba było i tak obydwie klatki powiększyć. Tutaj dowolność, jeżeli jest pewna dowolność, tak, no to już wedle waszego uznania, w której klatce chcecie trzymać jakie dinozaury. Myślałem, że te misje będą troszkę cięższe, wydaje mi się, że później już będzie odrobinkę łatwiej. I będzie, możecie sobie tutaj oczywiście trzymać tak samo jak ja małe roślinożerne dinozaury razem z Diplodokiem, którego nam przetransportowali. One nie będą miały ze sobą żadnego konfliktu. Koniec, pamiętajcie, żeby nie trzymać przypadkiem tego mięsożercy z tymi małymi dinozaurami roślinożernymi, bo może być problem. Z Diplodokiem chyba by się nie pożarł, ale też no nie dam sobie ręki uciąć. Na chwilę obecną to będzie wszystko w tym materiale. Ja będę się z wami żegnał. Zapraszam do obejrzenia następnych. Jeżeli taka forma przedstawiania tej gry, poradnika, gameplayu podoba wam się, zostaw jakiś ślad po sobie, przekażcie może moje filmy swoim znajomym, jeżeli również wam im się taka gra podoba. Jeżeli Jurassic World ich fascynuje, lubią sobie pobudować na luzie, lubią serię filmów Jurassic Park i Jurassic World, być może nawet czytali książki z tej serii, pokażcie im moje materiały. Pomóżcie mi troszkę wesprzeć mój kanał, zostawiając łapkę w górę, subika, komentarze również mile widziane, co byście zaproponowali. Staram się odpisywać na wszystkie komentarze, jakie się pojawią. Oczywiście wszystko w miarę możliwości. Nagrywam tak, jak pozwala mi na to moja praca codzienna, ale staram się to robić
sumiennie, rzetelnie, żeby wam się to przyjemnie oglądało, żeby mi się w to przyjemnie grało i żebyście później mogli wdrożyć to, co ja do was mówię, to, co wam przekazuję, to, co widzicie na ekranie, do budowy swojego własnego parku. Na chwilę obecną to będzie wszystko z mojej strony. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Piąteczka.